Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, postępujcie, jak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, wystawiając na próbę, chociaż widzieli dzieła moje, przez lat czterdzieści. Rozgniewałem się przeto na to pokolenie i powiedziałem: Zawsze błądzą w sercu. Oni zaś nie poznali dróg moich, to też przysiągłem w swym gniewie: nie wejdą do mego odpoczynku. Baczcie, bracia, aby nie było w kimś z Was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to. Co zwie się dziś, aby ktoś z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję, do końca zachowamy silną.